Dzień dobry Państwu. Chciałem się odnieść do wczorajszego ataku na mnie, ataku przeprowadzanego przez Krzysztofa Rutkowskiego oraz panią Iwonę Główczyńską, mamę Iwony Wieczorek, którzy obrali sobie mnie jako cel ataków. Prawdopodobnie wkrótce przypiszą mi, że to ja porwałem Iwonę i zamordowałem. Na to wygląda. Nie zajmują się w tej chwili niczym innym, tylko mną. Krzysztof Rutkowski, o którym mama Iwony Wieczorek mówi, że jego biuro zostało wynajęte, mówi w tym wywiadzie. Wynajęte, czyli bierze kasę, bierze pieniądze, dorabia się na tym, zarabia. A może nawet żeruje, to jest znak zapytania, bo nie mam pewności. Dlaczego nie szuka córki pani Iwony G? Dlaczego nie szuka córki tej kobiety, która tak bardzo rozpacza za nią? Natomiast koncentruje się na mnie. Ci państwo w ogóle nie interesują się, myślę, poszukiwaniami. Przecież niedawno Krzysztof Rutkowski znalazł przedmioty, które rzekomo należały do Iwony Wieczorek. Dlaczego oni nie mówią o tych przedmiotach? Dlaczego na nich się nie koncentrują? Dlaczego Krzysztof Rutkowski nie mówi, jakie będą następne działania? Co wynika z tego faktu, że znalazł te przedmioty? Dlaczego mama Iwony Wieczorek ani razu nie odniosła się do tej sytuacji, do tych przedmiotów, do tych rzekomych części garderoby jej ukochanej córki Iwony? Dlaczego? Bo nie wierzy w to, że to ma związek z Iwoną. Podobnie jak ów pomocnik, którego wynajęła do rozwikłania tej zagadki. Ale czy tu chodzi o rozwikłanie tej zagadki, a może o jej zaciemnienie? Znak pytania ogromny. A może mniejszy. O co tu chodzi, panie Rutkowski? Na pewno nie o prawdę. Dlaczego, były kolego, nie mówisz o tych fantach, które znalazłeś na plaży? Dlaczego tym się nie ekscytujesz? Przecież to przełom, przecież to wielka sprawa. Jedzie z nami wóz transmisyjny, pisałeś jadąc do Ilitkowa. Zawsze jest szum, zawsze jest show, zawsze są efekty budzące co najmniej wątpliwości, podobnie jak w tej sprawie. Natomiast zamiast tymi przedmiotami zajęliście się mną. Pani Iwona Wieczorek, była Iwona Wieczorek, potem Kinda, obecnie Główczyńska, żeby nic nie pomylić. Podała moje nazwisko publicznie, twierdząc, że jestem mitomanem, hieną, że żeruję na tragedii jej córki, że dorabiam się na tym, że zdobywam jakieś niesamowite pieniądze, które pewnie należałyby się też innym. Czy o to chodzi? Pani Iwono, pani kłamie. Pani kłamie i to budzi niepokój nie tylko mój. Bo skoro kłamie się w tak błahej sprawie, to można kłamać i w poważniejszych. Dlaczego pani to robi? Pani twierdzi, że nie wiedziała, iż ja, Janusz Szostak, piszę książkę o pani córce. Pani twierdziła, że podstępem wydobyłem od pani jakieś informacje na ten temat, że być może przyszedłem tam w przebraniu hydraulika do pani domu i nagrywałem coś w sposób ukryty. Tak nie było. Umówiłem się z panią telefonicznie, uprzedzając, że będzie to rozmowa do książki, którą przygotowuję o pani córce. Pani mnie zaprosiła. Bardzo sympatycznie pani mnie ugościła. Nie nagrywałem z ukrycia. Dyktafon leżał na stole między talerzami. Rozmawialiśmy sobie długo. Był przy tym pani mąż. Rozmawialiśmy bardzo długo. Przez kilka godzin ja to wszystko nagrywałem. Na tych nagraniach jest także wielokrotnie informacja, że te materiały ukażą się w książce. Pani też pytała. To będzie w książce, tak, panie Januszu? Tak, pani Iwono. To jest w książce. Pani wiedziała o tym od początku. Ja te materiały później, pani wypowiedzi, wysyłałem do autoryzacji. Ja mam te maile. A pani twierdzi, że nie było takiego przypadku, żebym ja wysyłał pani cokolwiek do autoryzacji. To jest do sprawdzenia, ja to mam, pani też to ma. Nie wniosła pani żadnych uwag wówczas, najmniejszych. Teraz pani mówi, że została oszukana, że to, co ja tam napisałem, to nieprawda, że wyrwane z kontekstu, że w ogóle kłamstwa, dno i kupa mułu. Przez 2,5 roku, ponad od ukazania się książki, nie wspomniała pani o tym nigdzie. A były wywiady z panią, pani bardzo ciepło się wyrażała o tej książce. A co się teraz stało, że jest inaczej? Dlaczego taka zmiana wypowiedzi i ten ton oburzony, że pisarz pisze książki,
A piekarz piecze chleb, a fryzjer strzyże ludzi. Ludzie mają swoje zawody i w nich pracują. Ja mam zawód, w którym pracuję. Jestem z wykształcenia dziennikarzem. Krzysztof Rutkowski jest z wykształcenia mechanizatorem rolnictwa. I tym powinien według mnie się zajmować. A teraz przejdziemy jeszcze do innych spraw. Pani Iwono, ja wtedy, będąc u pani, przekazałem pani kopię części akt, w których były informacje no niezbyt dobre dla osoby bliskiej pani córce, a także w pewien sposób pani. Pani dowiedziała się wówczas chyba rzeczy. Tak myślę, że wówczas. Bo nie sądzę, żeby pani wiedziała o tym wcześniej, bo jak sama przyznała, nie czytała nigdy akt, nie interesowało to panią, co w nich się znajduje, co też jest znamienne i zastanawiające, że rodzic nie interesuje się aktami sprawy dotyczące zaginięcia jego dziecka, że to nie ma znaczenia. Rozumiem, rodzic się nie interesuje, ale można było wysłać adwokatów, którzy by zapoznali się z tym materiałem. Oni też nie zrobili. Zapytałem dlaczego, a pani powiedziała wówczas: ech, tacy adwokaci. Tacy adwokaci, tak. Pani przeczytała to i była bardzo wzburzona. Te zeznania, ten materiał z akt. Pani co chwilę odchodziła od stołu, wychodziła na balkon, paliła papierosa, wracała, brała następnego papierosa, wracała, chodziła po pokoju, denerwowała się bardzo. Obawiałem się nawet o pani stan zdrowia. Spotkaliśmy się jeszcze później następnego dnia. Pani zresztą jakby przyznała rację tej mojej wersji wtedy. Powiedziała: pan mi otworzył oczy, nie wiedziałem o tym. Pan mi otworzył oczy. Pewnie tak było. Może tak było, może nie było. Następnego dnia też się spotkaliśmy, zaprosiłem panią i pani męża na obiad, była też moja żona. Wówczas też długo rozmawialiśmy, wówczas też dyktafon leżał na stole, wówczas też wiele razy mówiłem, że to jest rozmowa do książki. Pani to wiedziała. Po co pani kłamie, że nie wiedziała pani, że książka powstanie? Taka skandaliczna historia. Pani wiedziała o tym od początku. Po co pani kłamie? Dlaczego? Po tym obiedzie pojechaliśmy na działkę przy ulicy Winogronowej. Pani chciała koniecznie zobaczyć to miejsce, o którym ja wielokrotnie wspominałem, że może mieć jakiś związek z pani córką, z ukryciem pani córki. Pani tam pojechała, pani tam stwierdziła, że czuje obecność swojego dziecka. Tak pani powiedziała, powtórzyła nawet pani jej słowa. A widzisz, mamo? A widzisz, mamo? I dodała pani, że to było ulubione powiedzenie Iwony. Powiedziała pani, że na tej działce rośnie również drzewko, które jest podobne do tego, które uschło w państwa domu po zaginięciu Iwony. Powiedziała pani, że trawa jest nazbyt zielona w pewnym miejscu tej działki, jak na porę roku. Kilka razy powtarzała pani, że czuje tu obecność swojej córki. Więc w 2020 roku postanowiliśmy sprawdzić tą działkę. Udało się przekonać właścicielkę tej działki i prowadziliśmy tam poszukiwania. Prowadziliśmy tam poszukiwania, to było kilka dni przed rocznicą zaginięcia pani córki. Pani wtedy bardzo się oburzała. Pani bardzo się oburzała, podobnie jak teraz, jakby się czegoś obawiała. Pani chciała przeszkodzić w prostych poszukiwaniach. To było lato, gorąco. Myśmy mogli sobie leżeć na plaży, odpoczywać. A tymczasem 20 osób przewalało różne rzeczy, przewalało różne śmieci, szukało przez 3 dni. Nikt nam za to nie płacił. Nikt nas nie wynajął do tego, jak Krzysztofa Rutkowskiego. Rozumie pani tą różnicę subtelną? Robiliśmy to dla pani z potrzeby serca, nie dla pieniędzy. Pani nas nie wynajęła. Pani natomiast starała się nam przeszkodzić. Opowiadała pani w mediach niestworzone rzeczy, żeby nam nie pomagać w tych poszukiwaniach i temu podobne. Oczerniała mnie pani. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Bo ja jestem jedyną osobą, która dąży do odnalezienia pani córki, a pani jest jedyną osobą, która mi w tym przeszkadza, która próbuje mi w tym przeszkodzić, bo nie da mi się w tym przeszkodzić. Chyba że mnie zabijecie ktoś, no nie wiem, znak zapytania. Ale różne sytuacje już się zdarzały po drodze w tej sprawie, więc ja jestem bardzo ostrożny. Panie Krzysztofie, pan
prowadzi jakąś dziwną grę. Ja nie chcę w to wnikać, co tu się dzieje. Natomiast czemu, były kolego, nie szukasz Iwony i Wieczorek tak naprawdę? Czemu opowiadasz niestworzone historie, że ja fantazjuję? Czy ty w ogóle czytałeś moją książkę? Tą pierwszą? Nie mówię o drugiej, o której już się wypowiadasz, której nikt nie czytał oprócz mnie. Ja fantazjuję? Twierdzisz, że to jest science fiction? Fantazjujesz często ty. Tak mi się wydaje. Fantazjujesz, oskarżając innych o to. Co ty wiesz o tej sprawie tak naprawdę? Kompletnie nic. To, co sam wymyślisz. Nie masz na ten temat żadnej wiedzy. Nie przeczytałeś tych akt, nie wiesz, kto co zeznawał. Wiesz tylko, co ty zeznawałeś. A to są zabawne zeznania. Tego się boisz, tych zeznań. Chciałem je przytoczyć na konferencji prasowej. Nie pozwoliłeś mi na to. Chciałem ci zadać kilka pytań. Wyprosiłeś mnie z sali. Wyprosili mnie z sali ludzie, którzy nie mieli do tego żadnego prawa. Zresztą do tych ludzi za kilka dni wrócę, bo to też jest historia dosyć skandaliczna. A teraz pozostańmy przy pani Iwonie, która twierdzi, że nie wiedziała, że ukaże się książka o jej córce, że ja ją piszę, że dowiedziała się o tym na lotnisku. Pani Iwono! Jeszcze dzisiaj to sprawdzałem w wydawnictwie Harde. Była pani zaproszona na premierę 30 dni przed ukazaniem się książki. Był dla pani i dla pani męża zarezerwowany hotel w Warszawie. Pani wiedziała o tym doskonale. Kilka dni przed premierą pani odwołała swój przyjazd, twierdząc, że jest chora. No cóż, choroby się zdarzają, jasne. Natomiast kłamie też pani, twierdząc, że nie otrzymała pani książek od wydawnictwa i ode mnie. Poszły do pani dwie takie przesyłki. Pani się oburza, że ludzie pytają, ile pani na tej książce zarobiła. Dlaczego pani miała zarabiać na książce, którą napisał kto inny? Dlaczego pani ciągle mówi o pieniądzach? Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Zarobił, zarobił. To jest praca dziennikarzy. To nie jest łatwa praca. Nikomu nie uwłaczając, to jest trudniejsze niż postrzeżyny. Znacznie trudniejsze. Pani mówi, że ja na tym się dorabiam. Ja na tym tracę pieniądze. Każdy taki wyjazd, każde takie poszukiwania kosztują. Raz tylko przeprowadziliśmy zrzutkę i więcej tego nie robiliśmy. Natomiast poszukiwania są prowadzone cały czas. W tym tygodniu też były prowadzone poszukiwania na terenie Trójmiasta i okolic z wykorzystaniem sprzętu, który był wynajęty. To wszystko generuje koszty. A pani czemu nie szuka córki? Wywiady w telewizjach śniadaniowych, w kolorowych czasopismach to nie są poszukiwania. Proszę panią, teraz pani bardzo chyba obawia się książki, o której treści nawet nie wie nic. Skąd pani wie, co będzie w tej książce? Czemu pani się tak oburza, że Szostak pisze książkę? Kolejną. Pani o tym wie od listopada ubiegłego roku, kiedy zaproponowałem pani wywiad do tej książki. Pani odmówiła, twierdząc, że już jednego wywiadu udzielała. Była jedna książka, że już nie chce pani. Ja to zrozumiałem i przyznaję, miała pani prawo tak zrobić, ale nie ma pani prawa zabronić mi pisać książek. Tym bardziej na temat osoby zaginionej. Ja nie piszę biografii pani książki, pani córki. Ja nie piszę biografii pani córki. Ja piszę, to jest zapis mojego dziennikarskiego śledztwa, tego, co ustaliłem między 2018 rokiem a obecnym. To śledztwo jeszcze się pisze, ta książka też się jeszcze pisze, to śledztwo jeszcze trwa, dojdziemy do końca, będzie pewnie jakieś wyjaśnienie tej historii, którego niektórzy się obawiają, ale nie wiem, czemu pani się obawia, czego pani miałaby się obawiać. Być może w tej książce jest przedstawiana wspaniała rola detektywa Rutkowskiego, który nieustraszony, dzielny, zmierza do celu, aby złapać sprawców i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Być może również pani jest tam pokazana w bardzo pozytywny sposób, bo pewnie na taki pani zasługuje. Więc skąd te obawy, skąd te krzyki, skąd te rwanie włosów, skąd ta złość i kłamstwa? Pytanie zostawiam otwarte. Pani Iwono, pani powiedziała, że ja potrzebuję pieniędzy do życia z tej książki. Pani żartuje.
Ja wydaję kilka gazet, mam kilka portali. Jeden z nich ma dziennie około 1 miliona wejść. Pani nawet nie wie, jakie z tego są pieniądze. Piszę książki. Wydałem kilkanaście książek. Akurat ta o pani córce nie sprzedaje się najlepiej z tych, które do tej pory napisały. Pani by się zdziwiła, jakie to są pieniądze, pieniądze. Smutne to jest. Twierdzi pani również, że nie zgadza się pani na tytuł książki. Pani się może zgadzać lub nie zgadzać. Tytuły ja wymyślam. Lub wydawca. Tym razem ja jestem i autorem, i wydawcą. Więc robię jak zechcę. Jest znak zapytania, kto zabił Iwonę Wieczorek. Pytam. Pani mówi, że nie wie policja, Krzysztof Rutkowski, taki wspaniały detektyw, wszechwiedzący, Krzysio nie wie. Nie wie. Prokuratura. A Szostak ma wiedzieć? A niby czemu Szostak ma wiedzieć? Ano wie. Lub prawie wie. No wiem, co się stało. Wiem, co się stało. Zbieram dowody, które to dokumentnie i doszczętnie potwierdzą. Ja i tutaj wtrącę na chwilę. Ja, były kolego Krzysztofie, tą wiedzą, dzielę się z archiwum X. Byłem przesłuchiwany parę razy przez policję. I nie mam nic do ukrycia. Jak każde swoje ustalenia przekazuję dalej. I to, co ustaliłem w ciągu ostatnich dni, także trafi do śledczych. Więc nie wmawiaj mi, że ja coś ukrywam. Nie groź mi jakimiś fałszywymi zeznaniami, bo to chyba bardziej tobie grozi w obecnej sytuacji. Dlaczego nie mówicie teraz o tych fantach znalezionych na plaży? No dlaczego? A co z tym rzekomym informatorem, na którego podczas konferencji wydawałeś komendy? Wstawaj, siadaj, mów, chodź. Tak się mówi do człowieka? Tak się nawet do psa nie mówi. To było żenujące zachowanie. I wiele mówiące o tym informatorze. Pani Iwono, dlaczego pani się boi książki, o której pani nic nie wie? Pani nie wie, co tam będzie. Jest pani jasnowidzem? Z tego, co wiem, bardzo boi się pani jasnowidzów, bo boi się pani, że mogą zobaczyć coś więcej niż widzi zwykły człowiek. Pani ich unika, tak? Znak zapytania. Więc pani nie jest jasnowidzem, nie korzysta pani z pomocy jasnowidzów, więc w jaki sposób pani dowiedziała się, co będzie w tej książce? No skąd pani wie? I dlaczego pani to neguje, nie znając treści? Pani mówi, że nie powinienem pisać, kto zabił Iwonę Wieczorek, pani córkę, bo ja tego też nie wiem. Ja nie wiem, ale pani wie, bo pani w wywiadzie udzielonym żonie tego pana, który jest pani pomocnikiem tego detektywa, czy też byłego detektywa, pani powiedziała coś takiego, rozmawiając z nią na kanapie. Zapytała owa kobieta, co się mogło stać z Iwoną. A pani powiedziała, to było jakieś takie coś, takie przypadkowe coś. Powiedziała pani tak jak o jakiejś rzeczy nieistotnej, o błahostce, o śmierci córki. Jakieś takie coś przypadkowe. Czyli pani wie, co się stało? Jakieś takie coś przypadkowe? To nagranie jest w sieci, na YouTubie, na waszym kanale. Odsłuchajcie to jeszcze raz. Jakieś takie coś przypadkowe o śmierci córki. Jak o pochlapaniu się kompotem. Szanowna pani, pani też powiedziała, że wybacza sprawcy. Czyli wie pani, kto jest sprawcą, ale nigdy mu nie zapomni. Zastanawiające. No i Krzysztofie, mechanizatorze rolnictwa. Zostałeś, sam się mianowałeś dziennikarzem. Gratuluję, naprawdę, jesteś wielki. Ciekaw jestem, co napiszesz. A, powiedziałeś, co napiszesz. Twierdzisz, że napiszesz z wynajętym dziennikarzem
Wymieniłeś jego nazwisko. Nie będę tutaj go mieszał w tą historię, bo pewnie nie jest świadom, co robi. Ale powiedziałeś, że ty napiszesz prawdziwą historię Iwony Wieczorek. Słuchaj, moim zdaniem to ona będzie tak prawdziwa, ta historia, jak były prawdziwe te rekwizyty rzekomo należące do Iwony, znalezione na plaży w Jelitkowie.